To jest punkt 16, 17, przepraszam. Podjęcie uchwały w kolejności tutaj powierzonych na 2013 rok zakresu remontu. Drodzy Państwo, pozwolę sobie kilka zdań więcej powiedzieć przy tej uchwale, w związku z tym, że usłyszałem takie, drodzy Państwo, zastrzeżenie, czy też wątpliwości dotyczące projektu tej uchwały, bo jak zdążyliście zauważyć, ten projekt uchwały ma na celu przeniesienie ulicy Kosowskiego na trzecie miejsce, pierwszego etapu, jeżeli chodzi o remont, i wprowadzenie na drugie miejsce remontu ulicy Obmętowej. Na pierwszym miejscu pozostaje ulica Chęckiego dokończenie. Mówię o tym, drodzy Państwo, i pozwolę sobie kilka zdań więcej powiedzieć, bo uważam, że jeżeli są jakieś wątpliwości, zastrzeżenia, uwagi, być może żale czy pretensje, to dobrze jest o tym powiedzieć sobie przy stole jasno i wyraźnie. Drodzy Państwo, planowaliśmy przeprowadzenie tego, znaczy planowaliśmy ze środków remontowych w tym roku zrealizować faktycznie trzy zadania. To jest remont ulicy Chęckiego dokończenie, rozpoczęcie remontu ulicy Kosowskiego i remont ulicy Odmętowej. To jest zadanie szacowane na około 40 tysięcy złotych. Tak, drodzy Państwo, okazało się, że zmieniła się zasada dzielenia środków finansowych, co została nam narzucona, jeżeli chodzi o środki inwestycyjne i środki bieżące. Do tej pory było tak, że nie było sztywnego podziału na środki inwestycyjne i bieżące. Na do tego roku skarbnik wprowadził zasadę, że 35% mamy przeznaczać na środki remontowe, a 65% na środki remontowe, 35% na środki inwestycyjne. I stąd, drodzy Państwo, okazało się w efekcie, że mamy 240 tysięcy na remonty, natomiast 519 tysięcy na przebudowę. I dlatego, żeby zrealizować ten cel, który założyliśmy, musieliśmy dokonać pewnej korekty. Przesuwamy ulicę Odmętową, koszt wynosi 40 tysięcy złotych, po to, żeby ją zrealizować. Miast Kosowskiego zostawiamy na trzecim miejscu, tak aby rozpocząć w tym roku, co to można, ale przecież w przyszłym roku remont ulicy Kosowskiego zostaje na pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę, drodzy Państwo, to dzięki temu, że mamy 519 tysięcy złotych, to w tym roku planujemy przygotować projekt i wybudować parking przy ulicy Kosowskiego za 260 tysięcy złotych. A więc ogromne pieniądze idą na ten obszar. Mówię o tym, drodzy Państwo, bo człowiekiem, który wyraził takie zastrzeżenia, jest członek zarządu Marek Ziemiański, który wyraził to zastrzeżenia, uwagę, że jest tutaj jakiś niesprawiedliwy podział środków, że być może ulica Kosowskiego jest w jakiś sposób spychana, czy też traktowana w sposób niesprawiedliwy. Drodzy Państwo, nic bardziej mylnego. Staramy się jako zarząd, najpierw to oczywiście możliwe, dzielić środki w sposób sprawiedliwy. W pierwszym, drugim roku duże środki poszły na 8 dywizjonu 300. W drugim roku na łeb. W trzecim roku, tak jak mówię, drugiego pułku lotniczego, stary przeżyny. W czwartym roku, drugiego pułku lotniczego. Więc, drodzy Państwo, stawianie tego typu, znaczy mówię o tym, bo to jest zastrzeżenie, uwaga, to jest ona liczba bezzarzutna, niezasadna, to jest po prostu krzywdzące tego typu stawianie sprawy, że my nie dofinansowujemy osiedle drugiego pułku lotniczego, bo to, o czym mówię, to tak wyraźnie pokazuje, że staramy się te środki, drodzy Państwo, rozdzielać. Rozdzielać sprawiedliwie. Ja rozumiem, że każdy z nas radny chciałby ciągnąć to stopnią, które mamy w swoją stronę. Ale, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, ja wiem o tym, są takie dzielnice. Musimy mieć tego świadomość, gdzie jest grupa 11, 12 radnych, którzy rządzą niepodzielnie i bezwzględnie. I dzielą pieniądze tylko i wyłącznie na te okręgi wyborcze, a inne okręgi wyborcze zupełnie przychylą na margines. Ja się nie zgadzam na tego typu filozofią zarządzania i uważam, że każdy z nas jako radny z błędu, nie z błędu, z drugiego punktu, z dywizjonu ma prawo zgłaszania swoich postulatów, a my jako zarząd musimy patrzeć całością. Na całą dzielnicę. Dlatego też, drodzy Państwo, mówię o tym, żebyśmy powiedzieli sobie wprost o pewnej zasadzie dzielenia środków finansowych. Jeżeli by było inaczej, to byśmy nie dzielili na dywizjonu, drugiego pułku, UM i Stary Czyżyny. Ale
sumie pieniędzy byśmy skierowali tylko w jeden obszar Cieszyńska, przewodniczący i kluczowych zarządów i temat byłby zamknięty. Staramy się dzielić te środki w miarę sprawiedliwie. To chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Ten projekt uchwały, to jest, chcę też wyjaśnić pewne wątpliwości, bo te wątpliwości zgłosił pan Marek Ziemiański. Natomiast nie wiem, czy są też inni radni, którzy takie wątpliwości mają. Co do tej uchwały, dlatego też pozwolę sobie o tych wątpliwościach powiedzieć na wyraźnie tutaj na sesji, tak żeby to zabrzmiało. Bo jeżeli są jakieś wątpliwości, są zastrzeżenia, to mówmy o tych wątpliwościach. Tutaj przy stole, bo potem jesteśmy na sesji, potem jesteśmy radni, żeby o tych wątpliwościach wszystkich mówić. Drodzy Państwo, tyle z mojej strony i otwieram dyskusję. Pan Marek Ziemiański, proszę. Szanowni Państwo, każdy świat nieobłagana, tutaj padły liczby, 250 tysięcy na remont. Padły liczby 40 tysięcy na ulicę Odmętową. To jest około 50 metrów. Szacowanie tej ulicy na 40 tysięcy było robione z marzy. Droga do Żłobka, która jest około 70 metrów, 50, kosztowała 90 tysięcy złotych. Ta ulica, którą widzimy do remontu, jest mniej więcej 150 metrów, a więc na pewno 40 tysięcy jest niedoszacowane. To to było szacowane tylko i wyłącznie na tym. Prosta arytmatyka. Przeznaczamy na ulicę Odmętową. Dokańczamy ulicę Kremskiego. W tym momencie 1/3 ulicy Kremskiego pochłonęła 90 tysięcy. Zostały 2/3, prosta arytmetyka, dokładamy 180 tysięcy. 180 tysięcy plus ulica Odmętowa, niedoszacowane 40 tysięcy, 180. Ja uważam, że będzie co najmniej 60 albo i 90, ale okej, okay, tego nie jestem pewien, bo to będziemy dopiero wiedzieć potem. To pochłania praktycznie 100% środków, które mamy na remonty. W związku z tym nie rozpoczynamy ulicy Kłosowskiego. Sprawiedliwy podział, czy niesprawiedliwy, bo tutaj przytoczone było przeciągane słówko. Trochę populistycznie mi się wydaje, bo to zostało powiedziane, dlatego że arytmetyka to nie jest populizm. Dla drugiego punktu nie zostało do tej pory nic dane, a zapowiada się z tej arytmetyki, że do końca kadencji nie zostanie nic dane. Został przytoczony przykład parkingu przy ulicy Kłosowskiego. Już dzisiaj wiem, że parking ze środków niekonstytucyjnych jest bardzo zagrożony, dlatego że Telekomunikacja Polska tam wystąpiła o przeniesienie studzienek światowodowych, co w pewnym sensie można powiedzieć, dyskwalifikuje. Ja przewodniczący obiecuję, że nie dyskwalifikuje. Trzymam dużo słowa, jestem niedowiarkiem. Być może jestem niedowiarkiem, bo przestaję wierzyć w listę rankingową, przestaję wierzyć w umowy, które zawieramy, przestaję wierzyć w słowa, które były mówione. Ale jestem niedowiarkiem. Mam nadzieję, że się mylę, bo Wojtek obiecał, że ulica Kłosowskiego przynajmniej pierwszy etap tej kadencji zostanie zakończony. Życzę tego serdecznie, chociaż arytmetyka, którą tutaj widzę, na to nie wskazuje. Dlatego jestem przeciwny spychaniu ulicy Odmętowej. Nie chcę krzywdzić tych ludzi, którzy tam są. Jest tam 5 domów, które Państwo tutaj widzą na ulicy. Jest rzeczywiście jakieś 150 metrów ulicy, którą trzeba wyremontować. Jest 5 domów, przepraszam, 5 domów, które jest, okej, okay. 5 domów, które jest oraz deweloper, który wybudował tam parę domów, prawdopodobnie ubiega się o drogę dojazdową do tych domów, które no, nie zostały sprzedane ze względu na to, że nie mają drogi dojazdowej. Jasne. Okej. Okay. Może jestem niedowiarkiem. Nie przy Odmętowej? Tak. Są te domy? Tak, tak, tak. Może jestem niedowiarkiem, może się mylę. Mam nadzieję, że Wojtek rozwieje moje wątpliwości i rzeczywiście przynajmniej pierwszy etap ulicy Kłosowskiego, przynajmniej pierwszy, bo już wiem, że na pewno nie dokończymy tej kadencji ulicy Kłosowskiego, ale obiecał, że pierwszy etap będzie zrobiony. Dziękuję bardzo, panie panu. Spokojnie, delikatnie, chciałabym się zabrać. Naprawdę spokojnie, powiem to, że ja jako jestem w zarządzie i spycham jakąś ulicę przed czyjąś ulicę.
Mam tu listę rankingową 2000. Proszę chwilę, no ale dlaczego się uśmiechacie czy tamte? No, wysłuchajcie to, co ja chcę powiedzieć. Jest dosyć spokojna. Jest lista rankingowa z 2012 roku, tak? I są zadania, które są po kolei robione, tak? I ty nawet byłeś na tym, Bogdan Grupa był też chyba na objeździe listy rankingowej i było to wszystko robione. I teraz tak, byliśmy tam na ulicy Odmentowej i ta ulica była wyrobiona w tym roku, znaczy w tamtym, w 2012 roku, tylko nie było tam zrobionej kanalizacji. I automatycznie ta ulica po prostu spadła na ten rok, a tym bardziej, że proszę zobaczyć, ulica Odmentowa jest na pozycji H, czyli licząc alfabetycznie, a ulica Kłosowskiego jest na pozycji M. I po prostu wszystkie te pozycje po kolei, które były robione, tak? Jest lista rankingowa na 2013 rok i po prostu tej ulicy po prostu jakby została jakby za tą... nie ma jej, tak? Tak. Znaczy ona po prostu została dana za nie według listy rankingowej, tylko po prostu była dana za te dwie ulice. Nie wiem jak to się stało, jak chcę tego, po prostu mówię, że jak byliśmy był Bogdan Grupa na tej wizji lokalnej, bo tam mieszkańcy po prostu tam jest dziura na dziurze. I my w tym roku po prostu w 2012 byliśmy i ona już była zrobiona. Ci ludzie mieli po prostu kanalizację zrobioną. I ona po prostu była zawieszona do momentu, jak kanalizacja tam zostanie zrobiona. Kanalizacja w 2012 roku została... Nie mówię o ulicy, bo to nie mówisz o Odmentowej. O Odmentowej! O Odmentowej mówię. No o której ulicy mówimy teraz? O Odmentowej cały czas mówimy. I ta kanalizacja została tam zrobiona w 2012 roku. No i po prostu automatycznie ta ulica została na najwyższym miejscu jakby na liście rankingowej. Bo to czy ona została zrobiona w 2012, to przechodzi na 2013. I po prostu nie ma tutaj żadnej z mojej tutaj strony to, że ja bym chciała coś wpychać przed. A broń Boże. I każdą ulicę, ja jako zarządu chcę zainwestować na każdej osiedlu równorzędnej. Tylko dajmy to po sprawiedliwości. Dziękuję za zaproponowanie. Ania Moksa, a potem mikrofon, i potem się tym bardziej, że będzie ulica robiona i broń Boże, nie chcę, żeby nie była robiona, a jeszcze chciałam dodać, że wszystkie, jeżeli chcielibyśmy się tak zagłębić, ile kosztowały ulice, ja nie chcę w to wchodzić, bo ja nie mam. Ja wiem, że na przykład jest dłuższa ulica, krótsza, są osiedla i wiadomo, że trzeba wszędzie zrobić. Ale proszę sprawdzić, ile kosztowały ulice w Głębu, które były tylko nakładki robione, bez żadnych poboczy, a pobocze są najgorsze, krawężniki i w ogóle. Tam były naprawdę małe pieniądze, chyba wyszło 100 tysięcy, a mi chcę powiedzieć, że 100 tysięcy kosztował chodnik przy cukierni Adamek. Sam jeden krótki chodnik, żeby się puścili w tym, a wszystkie ulice, które były w tym Głębu, kosztowały 100 tysięcy. Czyli ulica Sochy, ulica Dolicy, ulica Boczna, ulica Miejska Mała, Sołtysowska Boczna, na Wałęczu, te wszystkie ulice kosztowały. Nie chcę teraz mówić o tym, ale nie, jeszcze chciałam powiedzieć, że ta ulica, bo rozmawiałam z panią Podurę, na pewno będzie kosztowała więcej, bo tam już nie będą też robić ani tych krawężników, ani nic, tylko nakładkę asfaltową. I to naprawdę są nieduże pieniądze w porównaniu do tych wszystkich ulic, które tutaj wymagają. Ja myślę, że mieście wymaga, że będzie krawężnik, podwodnienie, wszystko. Dziękuję bardzo. Pani Janko, powinno być. Proszę Państwa, ja byłam w pierwszej kadencji razu i faktycznie tak było, że zawiązywały się kluby i te kluby decydowały o głosowaniu. Niejednokrotnie należałam do poprzedniej kadencji do klubu i był problem, że byłam przeciwna, ale głosowałam obowiązywanie dyscyplina klubowa. Ja jestem dumna, że w tej Radzie nie ma tego klubu. Nie ma tych klubów. To jest dla mnie chore zjawisko. A jeśli chodzi o matematykę, to matematyka tak samo dotyczy łęków, jak i posiadanie tego punktu. Proszę Państwa, i 8 lat regionu. Jak wjeżdżamy do Czyżyn, do Łęków, to tam jest jakby trzeci świat.
Dlaczego te inwestycje odnośnie ulicy Łęgów teraz jest ich tak dużo? Na 7 pozycji jest 5 Łęgów. Dlatego, że one w końcu dojrzały. W końcu. I dlatego, że... Tak. One zeszły w tej kadencji, bo wcześniej nie było niestety środki sprawiedliwie dzielone. I ja chylę głowę przetrzymam z rządem i zarządem, że w końcu te środki są sprawiedliwie dzielone. Dziękuję za to serdecznie. Pan Michał, proszę. Proszę Państwa, ja byłem tam na wizji lokalnej, zanim jeszcze robiono kanalizację i to nie jest ulica. To jest w ogóle droga Kletwidło dokładnie, gdzie był wtedy wnioskowaliśmy o uzupełnienie zbiorów. Chciałbym stwierdzić kilka faktów. To będzie zbudowa nowej drogi i ona rzeczywiście tam jest potrzebna. Ale z drugiej strony było też tutaj na tej chwili powiedziane i kiedy głosowaliśmy za poprawkami przeznaczeniem kwoty, które dostaliśmy od Rady Miasta na wykonanie obwodnicy osiedla Wielkiej na ulicę Wolarczyka, że w następnej kolejności będzie robiona obwodnica, bo takie role pełnią się drogi drugiego pułku, czyli ulica Piotrowskiego. I rzeczywiście tam teraz po zimie podejrzewam, że znowu pojawią się kolejne drogi. Znowu wydamy pieniądze na ich łatanie. A droga jest... Jeszcze da się po niej jeździć, rzeczywiście można wykonać najpewniejszą odmętową, żeby później rozpocząć ulicę Piotrowskiego. Ale proszę, nie szukajmy później wyjątkowych sytuacji, nie próbujmy tłumaczyć innymi rzeczami, rzeczywiście zrealizujmy tę ulicę Piotrowskiego. Wierzę, że uda się to zrobić jeszcze w tej kadencji, bo wydaje mi się, że jest to mieszkańcom, bo naprawdę Tamtej to był wiele dwóch starych. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem. Czy pan Filip Rudolf, nie wiem, do odpowiedzi. Pamiętam, byłem z tobą. Pamiętam też moje wypowiedzi i to nie jest tajemnicą, że ulica Szczyta, która jest opowiadana, czy ulica do Wisły, mają już jakaś 150 metrów. Zakończone są, przynajmniej ulica na przykład do Wisły, zakończone z wałem. Przy tej ulicy znajduje się jeden dom, a po drugiej stronie jest pole orne. Pamiętam, że mówiłem, że ktoś, kto będzie jeździł na to pole orne ciągnikiem, będzie miał idealną drogę, piękny, zrobiony asfalt. Chodziło mi cały czas nie o to, żeby całkowicie zmarginalizować Łęk, tylko że zastanówmy się, jaka jest tam intensywność ruchu i nie stwierdzę, bo chciałem... No dobrze, ja nie mówię to o czasie, o okresie, tylko o fakcie zniszczenia tej drogi. Byłem na ulicach, widziałem, były rzeczywiście dziury, że nie było jak. Pamiętam wypowiedzi ludzi, którzy wychodzą z domu, ubierają gumopilce, idą po tych dziurach do jakiejś tam teoretycznie dobrej drogi i tam przebierają się dzieci, idą do szkoły. Pamiętam to. Natomiast ulica Kłosowskiego, to co właśnie Michał powiedział, wyjął mi wypowiedź ZUS. Po zimie, jak zawsze, będziemy mieli problem taki sam, będą dziury, będziemy wydawać. Znowu pieniądze, znowu się okaże tak, że na same te łatania dróg pójdzie nam drugie tyle pieniędzy, niż jakbyśmy zrobili drogę od podstawy, jak jest na chwilę obecną ustawodawczą. Cała ulica i tak jest urodzona. Ale bo nie mamy gwarancji, że przyszłym roku prezes znowu nie wyjdzie z jakimś świeżym pomysłem, że nagle obecnie znowu środki, znowu powiemy, usłyszymy wtedy na forum, no nie nasza wina, prezydent tak zadecydował. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć tak. Nie chcę się tutaj wspierać absolutnie, czy Odmętowa, czy Kłosowskiego. Obie dzielnice są ważne, wszędzie mieszkają ludzie, nasi wyborcy. Tak czy inaczej, jedna i druga musi być zrobiona i na to nie ma, że tak powiem, odwołania. Bardzo się cieszę, że Wojtek tutaj zwrócił szczególną uwagę na to, że przy ulicy Kłosowskiego parkingi są w takim stanie, jakim być nie powinny. To jest po prostu żenada. To jest żenada. Na całej długości ulicy Kłosowskiego, od Marii Dąbrowskiej, aż po szkołę, aż powiedzmy sobie tam do Biedronki. Wszystkie partiki są zmasakrowane, jest wstyd, po prostu jest żelada i wstyd. I teraz, czy będziemy robić w pierwszej kolejności ulicę, czy w drugiej kolejności parkingi, czy odwrotnie, czy tak, czy siak, czy inaczej, musimy to zrobić, bo po prostu nam jako Rada Gminy 14 czy jest wstyd. Ulica Odmętowa. No oczywiście, ja powinienem być tutaj patriotą drugiego punktu lotniczego i oczywiście, że jestem tym patriotą, prawda? Ale jeżeli powiedzmy sobie,
Gwarantuje nam to nasz przewodniczący, który nigdy nas nie kłamał, na nigdy, żeby się na nim nie zawiedli, przynajmniej ja się nie zawiodłem na obiecaniu, na tym, co Wojtek powiedział, że jest święte za przeproszeniem. Jeżeli założę, rozpocznie się pierwszy etap remontu ulicy Poszowskiego w tym roku, jeżeli się zacznie, to niech się zacznie. W tym roku. A odmętowo, jeżeli są na to środki, to też ich będzie zrobiona. Bo te wszystkie ulice są nasze, bo nie ma odwołania. I bardzo się cieszę, że Wojtek zwrócił uwagę na te parkingi, tak jeszcze raz mówię, parkingi są w stanie agonalnym, po prostu agonalnym. Nawet jeżeli ktoś pierwszy raz na mieli, to ten facet mówi, proszę pana, ale te parkingi są w fatalnym stanie, trzeba by było tych parkingów zacząć. W związku z tym róbmy tak, jak należy po prostu. Jest to tak zrobione, argumentowo, że nie weźmie pewnych milionów, tylko tam powiedzmy te 40 tysięcy, jeżeli faktycznie taka będzie cena, a poszło tego w tym roku rozpoczniemy i na koniec się tam wydoszą jeszcze będziemy mieli jakiś tam, jak mam taki zrobione, tutaj nie zbierajmy się tutaj, naprawdę nie zbierajmy się. Ja chciałam tylko radnemu uświadomić, że mieszkańcy Czyżby, mojego rejonu, żeby mieć drogę, to powoływali Społeczny Komitet Budowy Drogi i składaliśmy się w tamtych czasach, to było lata początek 90. po 8-10 tysięcy, co nie było małym kosztem dla mieszkańców. I myślę, że te czasy, bo zmieniły się usług, skończył się czas darowizny dla miasta, bo w końcu my tak samo płacimy podatki, jak i mieszkańcy z 7 i drugiego pułku, że nam nie należą się te drogi. Ja nie mówię, że nam się nie należą, tylko my po prostu chcemy mieć te drogi. A proszę Państwa, co ja mam powiedzieć swoim mieszkańcom, jak czytają gazetkę i mówią, wy na dywizjonu robicie sobie ogródki, ogrody, a my tonimy w błocie. No i powiedzcie, co ja mam im powiedzieć? Dlatego myślcie też o Łęgu i o Czyżynach, bo w Łęgu jest ten sam problem. Jak to się ubiera w mostce i chodzi się po błocie, więc rozumiem tych ludzi, niech mnie nawet będzie ten 3 czy 4 domy, ale to są te same. To nie są 4 domy. No, ale właśnie coś na tym, że naprawdę w pełni popieram ich też cały, ja widzę, ja klaszczam za tym, że jest na pewno przemyślane to i chociaż jeżdżę drogą Szostowskiego, będę jeździć, pojedę do szkoły, ja tam sobie ominę jeden dołek, nic się mi nie stanie, natomiast uważam, że trzeba się powinien być. Proszę Państwa, ja chciałam dołożyć swój głos. W związku z tym, że przypominam sobie dyskusję na temat sztandarowych ulic, nie sztandarowych, pewnie, że oznakowanie sztandarową ulicą. Proszę Państwa, dla mnie jedna zasada powinna być, jedna jedyna i zasadnicza. Jak jest lista rankingowa, to przynajmniej się tej listy rankingowej. I wtedy nie będzie żadnych sporów. Sztandarowa czy nie sztandarowa. Wchodzi, zgodnie z samym. Ile się tam zrobi, coś się robi. A nie da się zrobić na tyle wystarcza pieniędzy i na tyle robimy. I koniec, nie będzie żadnych sporów. Tak do tej pory bywało. I było dobrze. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że poprzez panią radną mówię z tym, że te stare Czyżyny są w opłakanym stanie. Tam się przejść nie da, tam jest dziura na dziurze, faktycznie. I wymagają modernizacji. Ale nie zgadzam się z twoją Aniu wypowiedzią, że dawniej w ogóle nie były robione ulice, bo w latach 98-2002 przez cały czas modernizowaliśmy to Sołtysowską. To była bardzo wielka inwestycja. Myśmy dawali dużo pieniędzy z priorytetów wciąż na tą ulicę, bo brakowało i brakowało. Także nie jest tak, że w ogóle nie była robiona. Oczywiście, że w przeszłości zarówno Łęg, jak i stare Czyżyny zostały bardzo zaniedbane i trzeba je modernizować. Ja też jestem z drugiego pułku i do drugiego pułku. Ale jeżeli tak pan przewodniczący twierdzi, że będą pieniądze na Kłosowskiego też, to ja panu ufam.
Proszę Państwa, skomentowali tą dyskusję. Aha, przepraszam, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Nie mów, może Pan jeszcze coś powiedzieć. Chciałam dodać, że nie mówię o Wojtek ani nigdzie indziej, bo mnie to osobiście rali. Bo to obniża autorytet przewodniczącego. To są ludzie, którzy nas słuchają. Brawo. I proszę, proszę brawo. Nie jestem absolutnie posłuszeń, nie rozumiem mnie źle. Jestem tylko przeciwko temu, że dla drugiego punktu teraz wynika, że nie zostanie kierowany żadnym sumień pieniędzy. Nie zostanie zaniedbany. W tej kadencji zostały drugi punkt zaniedbany, w tej kadencji zostanie drugi punkt zaniedbany. To, przepraszam, bo Bogdan odnosi się do parkingu. Parkingi już mamy informację, że w przyszłym tygodniu jest zebranie maturzy, że zadanie jest zagrożone na propos parkingu. Telekomunikacja zgłosiła swoje uwagi. Są studenci. I oni będą przenosić te studenci i może się okazać, że zadanie jest powyżej naszych możliwości. Także tutaj parkingów trudno powiedzieć, czy będą, czy nie będą. Tego nie przesądzam w tym momencie. Ale pomijając parkingi, te pieniądze, wyliczeń, które wynika, niestety z tej kadencji raczej się nie zmieścimy z rozpoczęciem ulicy Kłosowskiego. Tutaj są bardzo optymistyczne wyliczenia. Ja bym powiedział bardzo, bardzo optymistyczne. Do wypowiedzi pani Reginy. Trzymajmy się listy rankingowej. Wypadła, to nie była ulica Ormetowa, to była, zdaje się, ulica Sierpowa, czy jakaś inna, jeśli chodzi o kanalizację. To nie była ulica Ormetowa. Tutaj nie mylmy faktów. Zapisana była Ormetowa. Ulica Ormetowa była poniżej. Ona została w tym momencie poniżej, w 2012 roku była poniżej. Co ty gadasz? W wyniku tych, powiedzmy, zmian na liście rankingowej wyskoczyła do góry ulica Kremskiego i ulica Krokowskiego. Jeżeli trzymamy się tej listy rankingowej, ulica Kremskiego powinna być pod ulicą Krokowskiego. Znalazła się pomoc. Czyli mój brak wiary w listę rankingową być może jest uzasadniony. Brak wiary w dane słowo, być może zostanie, ale ja jestem być może niedowiarkiem. Widzę na to, że się mylę, dlatego że przewodniczący 182 tysięcy. Może to nie Także przewodniczący obiecał, że rozpocznie się rzeczywiście do końca kadencji, czyli zakończy przynajmniej pierwszy etap. Ja jestem sceptyczny co do tego, co do listy rankingowej, co do umów, ale wierzę w ludzi, wierzę w to, co powiedział, więc oby się tak stało, jak on mówił. I trzymam kciuki. Dosyć ciekawa jest rozmowa. Po pierwsze, mówimy o rzeczach, które zostały zrobione na Dywizjonu 303. Zostały zrobione w tamtej kadencji. No powiedzmy sobie szczerze, ja jestem totalnie zdziwiony dlatego, że mieszkańcy drugiego pułku nie uważają, żeby podział w tamtej kadencji był specjalnie sprawiedliwy ze względu na to, że przewodniczący wiadomo, z którego osiedla pochodzi. Jeżeli chodzi o inwestycje na Dywizjonu 303, one zostały zrobione. Tutaj mówimy o obietnicach, które zostaną zrobione, jak dobrze pójdzie. 260 tysięcy zostało rzucone o parkingach, które może zostaną zrobione.
Na Włodarczyka poszło ponad 400 tysięcy, ponad 100 tysięcy na... Ale chodzi mi o sam pierwszy ten rzut. Ponad 400 razem 700. Tutaj mówimy o 260. No, dysproporcja jest piękna. Został przytoczony chodnik. No nie wiem, co chodnik na dywizję. To jest kolejna inwestycja, która została dosyć mocno przełożona na dywizjonu. Parę tysięcy dosyć... Oczywiście gdybym wiedział, że tak duża kwota pójdzie na ten chodnik, to głosowałbym przeciwko, bo to była kompletna, moim zdaniem, głupota. Żeby sobie NPO mogło podjeżdżać pod szkołę, która jest wątpliwej jakości. Jeżeli mówimy nomenklaturą dywizjonu drugiego pułku jako blokowiska, to te blokowiska dzieli stan startowy i to są dwa zupełnie różne światy. A trzeci świat jest przyjemny. No jest, ale czy ta argumentacja... Żeby przesuwać? No przecież o to chodzi, że to jest na liście, było wcześniej, było wyżej. Odmysowa była wyżej na liście, no bo ja mam tą listę. No jest. I dlatego teraz trzeba to zmienić. Ale można mówić o tym, że lista była... No delikatnie mówiąc, przesunięta mocno do góry. Nie, popatrz. Po prostu popatrz. Ale co ma jedno do drugiego? Okej, poprzedni przewodniczący też na dywizjonie we wszystkim bardziej kierował. No to. Czy tak trzymajmy się faktu? O to proszę przede wszystkim, jeżeli chodzi o pozostałe miesiące, temat baseny. Czy basen to była wizja, którą rozpoczęliśmy, do realizacji zabiegaliśmy i nadal zabiegaliśmy. Natomiast jest taka decyzja w tym zakresie, nie należy do nas, obrady miasta. To jest inwestycja, która będzie kosztowała ponad 10 milionów złotych. Jakbyśmy się nie starali, nie szukali w naszych środkach, tych środków nie znajdziemy. Możemy się to zabierać bardzo. Niestety nie mieliśmy przyjemności u osób, które są w klubie radnych miasta. Mało tego, mieliśmy dużego przeciwnika w bardzo wpływowym człowieku, którego nie będzie wymieniać. To jest problem zasadowy, problem, jeżeli chodzi o basen. Niemniej nie rezygnujemy z walki. On jest wpisany do WPR, co prawda na lata dalsze. Jest dokumentacja, natomiast to nie są nasze kompetencje, żebyśmy budowali basen. Także powiem szczerze, że nawiązanie do basenu absolutnie no, nie ma żadnego uzasadnienia. To jeżeli chodzi o Nie ma żadnego powiązania. Jeżeli chodzi o parking przy Kosowskiego, ja znam ten problem, że wiem, że pojawiły się światłowody, dostaliśmy informacje, natomiast rozmawiałem z dziedzicem i no, to jest problem do przeskoczenia. Będziemy oczywiście szczegółowo to sobie analizowali, natomiast to jest też problem sposobu postrzegania pewnych spraw przez pana Marka Niemieckiego. My staramy się zawsze widzieć to w barwach pozytywnych, a nie negatywnych, pesymistycznie i że się nie da. Bo ja uważam, że wiele rzeczy można, a mówienie, że się nie da, no to prowadzi do tego, że się faktycznie nie da i zostanie zrealizowane tutaj to tak zwane samospełniające się proroctwo. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli nawet będą problemy z budową parkingu przy Kosowskiego, to będziemy szukali innych rozwiązań, żeby pieniądze tam pozostały. Analogiczna sytuacja jest z remontem. Nawet jeżeli w tym roku remont ulicy Kosowskiego z różnych przyczyn ulegnie, nie wiem, przesunięciu, czy będą problemy, to on wciąż będzie na pierwszym miejscu listy rankingowej i zostanie zrealizowany. Ale tylko jedno, środki zapisane, to będzie pierwsze miejsce na liście rankingowej. Natomiast ja mówię o tym, o tej sprawie dlatego, że tutaj widzę ze strony kolegi Marka takie podejście, że już tu i teraz, my musimy już mieć tutaj tą inwestycję. Teraz, bo wyborcy, nasi mieszkańcy już teraz tego od nas oczekują. Nie da się, drodzy Państwo. Ja też bym chciał teraz, wszystko teraz. Drugiego pułku, dywizjonu, UN nie da się, wierzcie mi, naprawdę się tego nie da. I dlatego jestem zburzony takim podejściem, już teraz wyrwijmy co możemy, bo potem nie wiadomo co. Nie, planujmy, zastanówmy się co możemy, podchodźmy do tego racjonalnie. Bo drodzy Państwo, na dostęp do tego sukna, o którym mówiłem, oczywiście, każdy może czerpać w tę stronę ile sił, może się zaprzeć nogami i ciągnąć. Nawet może wyrwać kawałek tego sukna i podnieść triumfalnie do góry w ręce. Ale prawa fizyki to nie ubaga. On pod siłą swojego ciężaru tak upadnie. On nic już nie będzie trzymał. Dlatego ja przestrzegam przed tym,
żeby podchodzić do środków finansowych dzielnicy w ten sposób, że ile my możemy dla siebie najwięcej wyrwać. Patrzmy też na innych radnych, bo jeżeli my patrzymy tylko w ten sposób dla nas, to drugiego punktu, dywizjonu, to wtedy będziemy doprowadzili do tego, że nie będziemy szanować innych radnych, bo będziemy postrzegać ich, a to z łęgu, znowu z tym łęgu, nie dajemy do łęgu. Nie można w ten sposób, proszę Państwa. Nie można. Jeżeli ktoś ma taką wizję, że uważa, że chce wyszarpać pieniądze, to ja uważam, że to jest wizja niezgodna z moim sposobem zarządzania dzielnicą. Także jeżeli... Ja nikomu na siłę naprawdę nie trzymam. Więc jeżeli ktoś uważa, że moje to, co robimy, to co zbudowaliśmy tutaj, to zbudowaliśmy 2 lata temu, to o czym pani Moksa mówiła o wcześniejszej kadencji, ja też byłem radnym, wiedziałem jednak, to funkcjonuje w innych dzielnicach, jakie są kłótnie, walki, koncentrują się na pracy merytorycznej, a na tym, żeby jeden drugiemu dowieść, żeby jeden drugiego podkopać. Proszę Państwa, zbudowaliśmy to 2 lata temu wspólnie, pewien projekt, ambitny projekt, roztoczyliśmy pewną wizję, oczywiście, nie wszystko się uda pewnie zrealizować. Natomiast możemy to wszystko zburzyć. Tylko na tych gruzach być może wyłoni się znów 11-12 osób, 12 osób, którzy będą chcieli dzielić ten sposób środki, jak są dzielone w innych dzielnicach. Ja przed tym przestrzegam, drodzy Państwo. Także szanujmy się nawzajem i jak ja mówię, że robimy wszystko, żeby Przypolskiego wyremontować. I to zadanie będzie na pierwszym miejscu, bo drodzy Państwo, jest na pierwszym miejscu, jeżeli nawet w tym roku się nie uda na końcu, to jest zadanie na pierwszym miejscu. A więc, jeżeli będziemy etapować, to ogromne pieniądze tam pójdą na to zadanie. Więc ja naprawdę powiem szczerze, nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem tego, bo przedstawiciele rynku mogą mieć pretensje, że przez tyle lat nie było inwestowane, ale przedstawiciele drugiego pułku, gdzie naprawdę teraz tracą ogromne pieniądze, wieście mi, ogromne pieniądze, to nie rozumiem tych pretensji, naprawdę, nie rozumiem tych pretensji, ale być może to nie potrafię jakoś inaczej spojrzeć na tę sytuację. W tej kadencji nie trafią te ogromne pieniądze. Panie Marku, w tej kadencji jest 2014 rok. Jeżeli przeznaczymy, piszemy na listę zadań powierzonych na pierwsze miejsce na 2014 rok Kosowskiego, a następnie w 2014 roku podejmiemy uchwałę przeznaczone na 2015 na drugi etap na liście zadań powierzonych, to te środki będą tam zapisane. Będziemy pilnowali, żeby zostały zrealizowane. Więc to jest właśnie powiat tego myślenia. Dzisiaj, teraz, wyślijmy jak najwięcej, bo nie wiadomo za rok, kto po nas przyjdzie. Właśnie jeżeli będziemy myśleli w ten sposób, to my tu nie wrócimy. To tylko wrócimy tutaj wtedy, kiedy będziemy myśleli właśnie strategicznie. Nie tylko, co ja mogę wyrwać dla siebie, ale co mogę też pomóc innym radom. Myślę, że to będą lepszym przykładem tego. Dziękuję bardzo Panie Marku, już zakończyliśmy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Poprosił wnioskowaliśmy. Proszę policzyć. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 17. Czy ktoś jest przeciw? Jedna osoba. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Po burzliwej dyskusji uchwała przyjęta. Ale gdzie też jest prawda? Dobra, jeszcze raz. Państwo, proszę o dokładne policzenie. No Państwa, lepiej jest za przyjęciem tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Radę też? Dziękuję.